Obudziłem się i nie pamiętam niczego. Ale kac, kurwa! Kurwa! I tam w recenzji... To kurwa... Będzie źle. W drodze! No właśnie, będzie źle z tą grą, bo to jest gra taka... Taka... No wiadomo o co chodzi, kurwa. Nic nie pamiętaj i chuj. Ja mam pamiętać do chuja? Będzie źle. Będzie źle. Biegnij chuju. Tu jest gdzieś prędkość. O. Wybraniec nadszedł! O, wybraniec. Dobra, spierdalę, nie chcę sam mówić. Nie mogę przejść tam. A, ty się napierdalasz. Takie trochę drętwa, ale... Trofea, to dobra rzecz. O, czary mamy. Może rzucać czary. Rzucaj czary, chuju. No weź, kurwa, nie wkurwaj mnie tym chujem. Biegnij kucichno. Idź tu. Lecz się dziwko. O, leczysz się? No lecz się, kurwa! Dobra, czary mary. Ła! Kurwa! Cienka skóra na kutasie. Kurwa, jakaś magiczna żaba do kurwy. Gdzie jest mój łup? Nogi małej żaby. W dupie. Nie lubię takich spacerów, ale jeśli to konieczne... Jeśli to konieczne, to musisz zwalić konia. Ale jak nie zwalisz... Zrozumiałem. To się łap strasz. Dzik jest bardzo zły. Zadanie krytyczne. Nie, zajebał jej krytycznie. Aż się spuściła. Tak? Tak. Tak, kurwa. Mamy iść. Gdzie mamy iść? W drodze. Może jest inna droga. W drodze. Może. W drodze. W drodze. Coś kurwa chyba... się pojebało. Nie powinieneś był prosić o to. Zrozumiałem. Czy ja kurwa dobrze idę? W ogóle gdzie mam iść? Co tam się kurwa? O, Willy, Wolf. Napierdolę. Czy to wszystko? Tak, to wszystko. Gdzie jest mój łup? No i tak to się gra, jak widać, no. Napierdalasz tamtego. Tak się zastanawiam, Idź za uciekającymi ludźmi. Czekaj. A ja wiem, gdzie oni, kurwa, uciekli? W porządku. Jakoś tak, chyba. No chodź, kurwa. Nie lubię takich spacerów, ale jeśli to konieczne... Uciekaj! Ruszamy! Chuj ci w dupę, kurwa! Chuj! Po recenzji zaraz będzie. Tryb poruszania się, skradaj się. Czekaj, kurwa. Czołganie się. Musimy się czołgać. Jedną chwileczkę. No, leć. Pierdolę waszą kradzież. Pierdolta się. Podążaj, ukryj, kradnij. Cios w plecy. Co to, gobliny jakieś? On mi zajebał. Kurwy syn. W drodze. Czy chcesz naprawdę opuścić tą strefę gry, tak? To nie jest przypadkiem polska gra? Ten Evil Island? Zła wyspa, czy jakoś tak? Na polskie.
Dead Island. Dead Island. Sam idzie. Co będzie? Ojej! Wygląda na to, że cała wioska jest tutaj. Opętana. Dobrze? Wszyscy są? Cisza teraz. Starszy będzie mówił. Ludzie, dzisiaj nadszedł wspaniały dzień dla naszej wioski. Wszyscy pamiętamy legendę o wybrańcu, który miał się pojawić przy świętych ruinach. A teraz spójrzcie! Jest tutaj! Z krwi i kości! Rzeczywiście widziałem jakieś ruiny, kiedy powróciłem do zmysłów. Czy to oznacza, że naprawdę jestem wybrańcem? Najlepsze jedzenie! Najlepszy dom! Respekt i honor! To zapewnimy wybrańcowi! Niczego nie będzie mu brakować! Jak dla mnie brzmi nieźle. Wybraniec jest naszym zbawcą i obrońcą. Spójrzcie na jego odważną twarz. Ten człowiek poradzi sobie z każdym niebezpieczeństwem. Och, więc mam stawiać czoła niebezpieczeństwom. Być może powinienem odmówić tego zaszczytu, zanim będzie za późno. Ale oczywiście, jeśli okaże się być oszustem. Gord, czy mógłbyś nam powiedzieć, jaka kara byłaby odpowiednia za takie świętokradztwo? Och, od razu byśmy się nim zajęli. Po prostu wrzucilibyśmy go do tego ognia. Tak właśnie byśmy zrobili. Ale wszyscy widzimy dziwny ubiór wybrańca. Jego odważną twarz. I co najważniejsze, jego prawdziwy metalowy nóż. Nawet ja nie mam takiego noża. To niepodważalny dowód, że mamy tutaj do czynienia z wybrańcem. Pozwólmy mu pokazać nam swój nóż i opowiedzieć o sobie. Dobrze, teraz wszystko jest jasne. Albo zostanę wybrańcem, którego wszyscy kochają, albo oszustem, który zbezcześcił jakieś ruiny czy coś takiego. Cóż, wybór jest prosty, więc tak, jestem wybrańcem. Aczkolwiek możecie mnie nazywać Zak. I naprawdę mam metalowy nóż. Ja, będę ochraniał was przed niebezpieczeństwem. Tylko chciałbym wiedzieć dokładnie, cóż to za niebezpieczeństwo. Wiedzieliśmy! To jest nasz obrońca! Nie może się doczekać, by już teraz skoczyć w wir walki! Więc proszę posłuchaj, wybrańcze. Nasza wioska właśnie została najechana przez gobliny. Te wstrętne kreatury założyły nieopodal strażniczy posterunek na wypadek, gdybyśmy zdecydowali się im odwzajemnić. Jeśli którykolwiek z naszych wojowników opuści wioskę, a gobliński stróż ujrzy ich broń i pancerz, natychmiast podnosi alarm. Ale ty, wybrańcze, ze swoim niezwyczajnym sztyletem i prostym, skromnym ubiorem mógłbyś zabić stróża, zanim zorientuje się, co się dzieje. Zaczekamy na ciebie tutaj, ale naszymi myślami przez cały czas będziemy z tobą. Jednak nie będziemy się martwić, ponieważ wybraniec nie może zawieść. Idź, zabij goblina! Idź, zabij goblina, kurwa, twarza mać.